Okej, to witam wszystkich na takim pierwszym grupowym spotkaniu. Tutaj jest to spotkanie, które rozpoczyna pewien cykl, który chciałbym rozpocząć, czyli tak naprawdę takiej właśnie rozmowy w ramach społeczności zorganizowanej wokół naszej grupy na Telegramie. Parę takich ciekawych informacji, które myślę, że rzadko kiedy są poruszane na innych kanałach. Całe to nagranie pozwolę sobie nagrywać i oczywiście później wrzucę je na YouTube, tak żeby ewentualnie osoby, które nie mogły uczestniczyć, mogły również z tego skorzystać. Mam nadzieję, że z dźwiękiem jest w miarę dobrze. Też tutaj włączyłem kamerę, żeby jakoś było mnie widać. Także może pierwszy temat, jaki tutaj chciałem poruszyć, to przedstawić taką ciekawą stronę. Ona jest pod adresem hackedslowmist.io. Ja tu oczywiście link do tego wrzucę później. Będę co jakiś czas spoglądał, czy po prostu nikt nie dochodzi do Zooma, bo muszę go zatwierdzić, aby również mógł być uczestnikiem. Co do tej strony, tutaj to jest o tyle ciekawe, że ona gromadzi takie właśnie ataki wykorzystania protokołów i tego typu akcje związane z bezpieczeństwem. Można tutaj takich podsumowań dotyczących problemów różnych protokołów ogólnie, czy to blockchainu, ogólnie odnośnie innych rzeczy. Jest ok z dźwiękiem. A, dobra, czyli to kudłaty, ma jakiś problem z słuchawkami. Także tutaj na tej stronie możecie sobie właśnie od czasu do czasu spojrzeć i zobaczyć, co tam w zakresie bezpieczeństwa ciekawego dzieje się. Ja teraz ją może rzucę od razu na Telegram, także później mieć taką bazę linków i to, o czym tak naprawdę tutaj mówiliśmy. I co ciekawe, tutaj jest informacja odnośnie tego, na czym dany atak czy dane wykorzystanie konkretnego protokołu polegało. Tutaj widzimy, że w zakresie projektu ECMO metoda ataku to po prostu wykradzenie gorącego portfela. A Damian nic nie słyszy. Damian, nie wiem, czy to jest chyba tylko coś u ciebie, bo tutaj chłopaki z tego, co widzę, słyszą. Tutaj w kwestii rodzaju ataku również są informacje odnośnie tego, czy to był flash loan, czy scam, czy po prostu tak jak ostatni problem w projekcie Nexus Mutual, a w zasadzie problem związany i bezpośrednio dotkniętym, którym został CEO tego projektu, gdzie po prostu wykradzione zostały mu, podmieniona została transakcja tak naprawdę prawdopodobnie zmodyfikowanym rozszerzeniem MetaMaska. Także tutaj warto byłoby uważać na to, skąd tego MetaMaska instalujemy. Najlepiej to pobierać oczywiście z oficjalnej strony. Warto byłoby również sprawdzać sumę kontrolną takiego rozszerzenia, żeby mieć pewność, czy to, co pobraliśmy, jest zgodne z tym, co znajduje się na stronie. Jednak ta metoda, powiedzmy, jest taka trochę mało skuteczna, jeśli na przykład przejęta została strona internetowa dostawcy takiego rozwiązania, w tym przypadku MetaMaska, z tego powodu, że ktoś, przejmując stronę internetową swojego celu, umieszczając na niej swoją wersję oprogramowania, które już jest odpowiednio oczywiście zmodyfikowane, skoro podjął już taki duży trud, to dla niego nie jest żaden problem również na tej stronie umieścić ten fałszywy skrót tego
tej aplikacji, także to nasze porównanie tak naprawdę za wiele nie wniesie. Natomiast warto od czasu do czasu tutaj tą stronę sobie przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego właśnie w zakresie bezpieczeństwa się dzieje. A jak sami dobrze wiemy, w tym roku dużo się działo i myślę, że w przyszłym roku będzie działo się jeszcze więcej, ponieważ te tematy stają się coraz bardziej popularne, wśród osób takich jak my, które chcą to rozwijać, chcą się uczyć, chcą na tym zarabiać i oczywiście stają się popularne wśród przestępców internetowych, którzy też chcą na tym zarabiać, jednak w swój dość, powiedzmy, specyficzny i niezgodny z prawem sposób. Także to jest taki pierwszy temat. Jeszcze raz przypomnę, strona Slowmist. Fajne zestawienia, ciekawe liczby, które tak naprawdę dobrze obrazują to, co dzieje się w kontekście bezpieczeństwa wśród projektów kryptowalutowych. I spojrzę na czat, bo coś mi wyskoczyło. Będę taki sobie przerwę robił. Dobra, czyli to Damian, masz tylko problem z dźwiękiem. Tutaj chłopaki mówią, że jest OK. Kolejna sprawa, to tutaj chciałbym Wam pokazać takie ciekawe narzędzie. Ja już kilka razy mówiłem o botach do front runningu. Ostatni temat jest dosyć krzykliwy, dosyć chciałbym się powiedzieć modnym, bo te tematy bezpieczeństwa w swoich ostatnich filmach poruszali Kamil z Encyklopedii Kryptowalut, jak i Kamil Jarząbek. Dlatego myślę, że właśnie one, że tak powiem, wchodzą do mainstreamu, skoro właśnie tutaj dwóch Kamilów z dużymi zasięgami również postanowili w jakiś sposób te tematy zasygnalizować. Front running oczywiście polega, tak naprawdę front running trzeba by rozpatrywać w dwóch kontekstach. Pierwszy z nich to kontekst typowo po stronie projektu, czyli czasami jest po prostu tak, że kod źródłowy smart kontraktu jest tak napisany, że my ze strony użytkownika, ze strony klienckiej nie mamy za bardzo wpływu na to, nie możemy w jakiś sposób się przed tym bronić i wtedy ten właśnie front running jest wykorzystywany jako podatność w konkretnej implementacji smart kontraktu. Z drugiej strony jest ten front running taki bardziej powszechny dla większej części społeczności, który polega na tym, że transakcje Ethereum trafiające do mempoola mogą być właśnie przechwytywane i mogą być w jakiś sposób zamieniane czy sztucznie podbijane przez boty, przez właśnie automaty próbujące wykrywać tego typu transakcje. I tutaj chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak to można w dosyć prosty sposób zrealizować. Do tej pory, żeby mieć takiego bota front runningowego, znaczy do tej pory, do czasu sprzed kilku miesięcy, trzeba było się trochę napłacić, trzeba było najlepiej mieć noda, full noda Ethereum albo odpowiednio dogadać się z kimś, kto ma takiego noda i po prostu sobie te operacje przechwytywać. Od jakiegoś czasu jest taki fajny serwis Mempool Explorer, który jest serwisem typu SaaS, czyli Software as a Service, dający nam możliwość tak naprawdę subskrypcji abonamentowej, umożliwiającej dostęp do funkcjonalności w zakresie Mempoola, bo tak naprawdę tutaj Mempool odgrywa kluczową rolę. Może jedno zdanie wyjaśnienia. Mempool jest to taki element całego blockchainu, w tym przypadku Ethereum, do którego najpierw trafiają transakcje i te transakcje później trafiają do bloków, są przechwytywane przez górników, zatwierdzane i po prostu Mempool to jest taki, tak jakby poczekalnia. I jak ta poczekalnia działa? No, do tej poczekalni trafiają transakcje, oczywiście o odpowiedniej strukturze. Kluczową informacją jest tam właśnie, są wartości dotyczące gazu, czyli gas price, czy też nonce. One tak naprawdę dyktują
to, w jakiej kolejności te transakcje będą przypisane do bloków. I w tym momencie, mając takiego bota do front runningu, ja tutaj sobie tylko przefiltrowałem te transakcje, które są w statusie pending i pozwolę sobie go tutaj włączyć. Widzimy, że tutaj te transakcje w prawej części ekranu cały czas się pojawiają. Przefiltrowałem sobie transakcje w kontekście czterech najbardziej popularnych zdecentralizowanych giełd. Oczywiście Uniswap, SushiSwap, Curve czy też Balancer. Widzimy, że te transakcje cały czas tutaj się pojawiają. I na czym to polega? My ze strony takiej, powiedzmy, programistycznej mamy dzięki temu możliwość przechwytywania tego, sprawdzania parametrów typu gaz, próby podbicia się pod tą transakcję, a następnie już jako sprzedawca zaoferowanie temu zgłaszającemu tą transakcję po prostu mniejszą ilość danego asetu. To wykorzystuje się, to tutaj widzicie, tak naprawdę może się wydawać, że ciężkie to jest do odczytania dla osoby, powiedzmy, mało technicznej, jednak są to dane, uwierzcie mi, które do obrobienia przez programistę o średnich, a nawet o początkujących umiejętnościach są bardzo proste. Także taka osoba może, aby to stało się jasne, jak to wykorzystać, taka osoba teraz ma możliwość skorzystania z serwisu Mempool Explorer, ma możliwość przechwytywania tego typu transakcji, oczywiście sobie filtruje ładnie, tutaj się w taki fajny sposób ustawia różne filtry w zakresie właśnie gazu, statusu, czy tam innych parametrów, to wszystko jest oczywiście do czytania dla osób chętnych. Nie jest też moim celem tutaj dokładnie wyjaśnienie, w jaki sposób coś takiego zbudować z różnych względów, natomiast tutaj sygnalizuje, na ile to jest, powiedzmy, proste. I teraz taka osoba, podpinając się pod właśnie API takiego serwisu, filtruje sobie takie transakcje, selekcjonuje je, filtruje te, na których im zależy. Mogą to na przykład być adresy, mogą to być transakcje tylko z jednego portfela. Jeśli na przykład atak ma być przeprowadzony tylko w kontekście jednego adresu czy w kontekście grupy adresów, może na przykład ktoś polować na wieloryby w ten sposób. No tutaj też może nie będę za bardzo wchodził w szczegóły. Natomiast myślę, że możecie uwierzyć mi na słowo, że jest to dosyć proste w realizacji. I kolejne wykorzystanie tego serwisu to na przykład w takich już celach, powiedzmy, mniej kontrowersyjnych, czyli śledzenie transakcji wybranych stablecoinów. Ja tutaj skorzystałem z takiego szablonu. Mamy tutaj Tether, USDC i mamy DAI i oczywiście transakcje, jak tutaj widzicie, o kwocie większej niż 5000 dolarów. I w tym momencie my z Mempoola pobieramy tego typu transakcje, oczywiście o różnych statusach, tutaj widzimy, że nawet jest coś zatwierdzone, wcześniej było coś, tutaj mamy jeszcze oczekujące, mamy też, tam wcześniej widziałem, była transakcja o statusie cancelled, czyli anulowana, znowu jakiś pending leciał i w tym momencie widzimy, że na blockchainie Ethereum zachodzi dużo operacji, dużo tego typu transakcji trafia do mempoola. Przypomnę, są to transakcje obejmujące transfer stablecoinów, gdzie wartość przesyłana jest większa od 5000 dolarów. I tak naprawdę, korzystając z tego serwisu, mamy bardzo szerokie możliwości wykorzystania tego, co w mempoolu się znajduje. Także chętne osoby zachęcam do zapoznania się z tym może głębiej, co tak naprawdę daje nam mempool i na pewno każde z Was będzie miało przynajmniej kilka pomysłów na to, w jaki sposób to wykorzystać dla swoich jakichś tam ciekawych pomysłów i dzięki temu pobudzić też Wasza świadomość, w jaki sposób jest to wykorzystywane przez
że tak powiem, złych uczestników tego rynku. A ten link też później tam w Anglii rzucę, żeby sobie, żeby się pobawić, żeby potestować. Tak naprawdę ceny tego też nie są jakieś kosmiczne, biorąc pod uwagę, jak to można wykorzystać i ile z tego narzędzia można wyciągnąć bez konieczności posiadania full node'a. Jest to, myślę, że dosyć interesujące. Tego typu atrakcje są też oferowane chociażby przez serwis Alchemy, czy nawet znany nam projekt Matic Network, czyli druga warstwa dla Ethereum, również posiada coś w tym stylu, chociaż nie działając bezpośrednio na mempoolu. Jednak jest to Dagger, który również w jakimś stopniu pozwala te powiadomienia w zakresie właśnie tego, co dzieje się na blockchainie, programowo przetwarzać, w jaki sposób obrabiać i wykorzystywać we własnych projektach, we własnych serwisach, już nie wchodząc w szczegóły, czy te projekty są pożyteczne dla większej liczby członków społeczności, czy te projekty są pożyteczne tylko dla tej jednej osoby, która taki projekt w oparciu o te narzędzia zbudowała właśnie według własnej, powiedzmy to, inwencji twórczej. Kolejna sprawa, jaką tutaj chciałem Wam przedstawić. Aha, tutaj jest niezwykle ciekawe dane, chociaż mogą one tak naprawdę nic na pierwszy rzut oka nie wyjaśniać. Dlatego komentarz z mojej strony. Na bazie protokołu GameTracker, czyli tego narzędzia, które udostępniam zarówno w formie publicznie dostępnej dla każdego, jak i w formie premium, gdzie te dane są trochę bardziej złożone i pomocne w kontekście wyszukiwania ciekawych projektów pojawiających się na Uniswapie. Ta lista tutaj przygotowana przez członka naszego zespołu, czyli przez Jakuba, no właśnie zajmującego się machine learningiem, zajmującego się sztuczną inteligencją. Ta lista jest to tak zwana blacklista, czyli jest to lista adresów, których kontrakty zostały z Uniswapa usunięte. Jeśli kontrakt z Uniswapa został usunięty, oznacza to przeważnie tyle, że nie było w kontekście danej pary płynności, co mogło być spowodowane na przykład wspomnianym już i omawianym w internecie rug pullem, czyli wycofaniem płynności przez chociażby autorów danego projektu, czyli popularne tak zwane oszustwo, nie ma co tutaj przybierać w słowach. I to jest ta właśnie czarna lista adresów, które dopuściły się takiej czynności. Oczywiście, jeśli ten, powiedzmy, internetowy przestępca, cwaniaczek jest trochę bardziej niż przeciętna żaba inteligentny, no to korzysta za każdym razem z nowego adresu. Jednak zaraz Wam pokażę, że są tacy, którzy tego właśnie nie przestrzegają, czyli nie przestrzegają tych podstawowych, obsekowych best practices i dzięki temu myślę, że ich operacje są mało efektywne, dlatego jeśli już ktoś decyduje się na tego typu działalność i chce mieć jakieś wyniki, warto może byłoby chociaż robić to z różnych adresów. No, tutaj widzimy na przykład kolejną listę, również przygotowaną przez Jakuba. Ona obrazuje nam to, ile tego typu właśnie operacji, czyli ile razy z danego adresu został dodany jakiś token do Uniswapa, który później został z Uniswapa usunięty. I tutaj widzimy taki adres, który ma aż 30 tego typu czynności. Może przejdźmy sobie na Etherscana. Wpiszmy tutaj ten adres. Tutaj Wam pokażę pewną ciekawą rzecz. Ten adres jest to tak naprawdę
adres narzędzia automatyzującego tworzenie tokenów i deployującego go na Etherscan, co świadczy tutaj właśnie ten label po stronie Etherscana. Jest to mywish.io. Kiedy przejdziemy sobie na tą stronę, widzimy, że właśnie jest to narzędzie do tworzenia smart kontraktów. Możemy sobie to zrobić przez telefon komórkowy nawet. Nie musimy mieć żadnych specjalnych programistycznych umiejętności. Jednak pamiętajmy o tym, że taki kontrakt jest dosyć łatwy do przechwycenia, do wyróżnienia po stronie Etherscana i tak naprawdę bardziej świadomi użytkownicy, a na pewno użytkownicy będącymi członkami mojej grupy na Telegramie wiedzą, że żeby raczej w tego typu projekty nie wchodzić. I to jest kolejny temat. Następny, oczywiście tutaj chciałbym trochę pokazać kwestię związaną z Money Legos. Często pojawia się to pojęcie oznaczające tyle i określające tą łatwość, w jaką projekty znajdujące się na blockchainie Ethereum, dokładnie mówiąc te smart kontrakty, mogą ze sobą się komunikować, czyli osiągać tą, powiedzmy, interoperacyjność. I tutaj osoby potrafiące chociażby w minimalnym stopniu tworzyć jakiś swój kod źródłowy, tworzyć jakiś software, mają dostęp do przykładów, w jaki sposób te właśnie różne projekty, różne protokoły mogą ze sobą komunikować. Są takie przykładowe wykorzystania, czyli jeśli pracujemy nad jakimś projektem, nad jakimś kolejnym super DeFi smart kontraktem i chcemy go na przykład zintegrować z Aave'em czy z Compoundem, bo wiemy, że później ogłoszenie takiego partnerstwa czy takiej współpracy spowoduje podbicie tego shitcoina o tam 30 czy 50%, to tak naprawdę tutaj mamy gotowe klocki, do których można zajrzeć i z których można skorzystać, żeby potem móc spokojnie tego typu niesłychane nowości w social mediach opowiadać. Także Money Lego, pojęcie określające, w jaki sposób łatwo można integrować ze sobą projekty na Etherscanie, tworząc kolejne hybrydy, kolejne tematy wokół obecnie DeFi, a pewnie w kolejnym roku jeszcze czymś innym. Natomiast to wszystko, cały schemat, cała struktura jest taka sama, zmienia się tak naprawdę tylko kontekst. Dalsza sprawa, no tutaj coś przełączyłem. Aha, wyłączyłem szerowanie. Dobra. Kolejny temat, zaraz sobie zobaczymy. Kolejny temat to właśnie takie aspekty związane z diligence. O tym jeszcze też nikt nie mówi, a na pewno nikt na polskim YouTubie. To trafi do osób chcących poszukiwać projektów bardziej w takim kontekście, powiedzmy, długoterminowym. To nie są sprawy na szybkie pump and dump, to nie są sprawy związane z hype'em czy z czymś takim, to są sprawy, w które warto się zagłębić. Jeśli szukamy projektu, w który chcemy wejść, który nas interesuje, który w jakiś tam sposób z opisu nam się spodobał i po prostu może nie mamy na tyle czasu, żeby go codziennie pilnować, monitorować, czy on się nie wycofał, czy zespół się nagle nie rozpłynął i tak dalej. Tutaj w tym serwisie firmy Consensus poruszane jest 5 aspektów. Pierwszy z nich to właśnie zakres, w jaki może poruszać się administrator danego smart kontraktu. Bo oczywiście to wszystko fajnie brzmi, to wszystko dobrze
dobrze wygląda na Twitterze, czy na YouTubie, czy na Telegramie, albo na 4chanie, że projekt jest zdecentralizowany, że ma DAO, czyli ten zdecentralizowaną, autonomiczną organizację samosterującą się i tak dalej. Natomiast mało kto zwraca uwagę na to, że tak naprawdę w większości, w dużej większości projektów jest problem tutaj po stronie administracyjnej, czyli tego, kto ma prywatne klucze do tego smart kontraktu, czy kto ma klucze prywatne do adresu, czy adresów, które mogą w jakiś sposób tym zarządzać. I tak chociażby warto by odpowiedzieć sobie na pytanie w kontekście tych praw administracyjnych, właśnie jakiego typu specjalne operacje administrator może wykonywać, czy może zapauzować na przykład kontrakt, co bezpośrednio przełoży się na uniemożliwienie sprzedaży, czy w ogóle uniemożliwienie transferu tokenów pomiędzy adresami, czy ich wymiany pomiędzy za pośrednictwem tak naprawdę giełd, deksów, czy może modyfikować, czyli tutaj to jest bezpośrednie odwołanie do mintingu, czyli czy może zmieniać stan tokenów na poszczególnych adresach, czy też ingerować w total supply, czy w jakiś sposób występuje whitelisting, blacklisting dla posiadaczy tych tokenów, czyli to jest kolejna kwestia związana właśnie z tym potencjalną możliwością zablokowania sprzedaży, w jaki sposób upgrade'ować część, czy też cały system. Tutaj takie odwołanie się do projektów opartych o proxy, których jest coraz więcej, do których może nie wszyscy wiedzą, w jaki sposób dostać się tak naprawdę do kontraktu, który realizuje tą logikę działania smart kontraktu, ponieważ przechodząc na adres w Etherscanie tego głównego kontraktu widzimy, że to jest kontrakt proxy. Natomiast kolejną sprawą bardziej ciekawą, o której chyba jeszcze nikt nie powiedział, jest to, w jaki sposób dojść do tego, co tak naprawdę ten smart kontrakt realizuje i przede wszystkim, czy ten smart kontrakt już bezpośrednio realizując tą logikę jest zweryfikowany na Etherscanie, bo to jest niezwykle istotne, bo często jest tak, że główny kontrakt, czy ten proxy jest zweryfikowany, czyli ten kod źródłowy umieszczony na Ethereum odpowiada temu kodowi źródłowemu, który jest na Etherscanie możliwy do wglądu. Natomiast ten kontrakt, który jest za proxy, który oczywiście można podmieniać, już często niestety nie jest zweryfikowany i tak naprawdę nie mam możliwości wczytania się i zorientowania się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Także tutaj to w zakresie tak z grubsza administracyjnym, w zakresie właśnie zewnętrznych zależności. Tutaj sprawa też jest z jednej strony prosta, z drugiej strony jest złożona. Tutaj warto się zainteresować chociażby właśnie tymi wyroczniami. To jest też problem, ponieważ jeśli smart contract działa w oparciu o ten świat poza blockchainowy i medium, które pozwala mu na ten kontakt jest pojedyncze, to wtedy jest możliwy tak zwany atak single oracle, czyli możliwości ingerencji w to, w jaki sposób ta pojedyncza wyrocznia komunikuje się ze światem zewnętrznym. Jeśli na przykład pobiera cenę z Coinbase Pro, to można ją tam próbować podbić i dzięki temu dalej jakąś wpłynąć na logikę działania smart kontraktu. Natomiast jeśli korzystamy o zdecentralizowane wyrocznie typu na przykład Chainlink, jeśli chodzi o projekty Ethereum, to tutaj ta podatność już w zasadzie nie może być wykorzystana, dlatego warto się zainteresować, jakiego typu wyrocznią ten kontrakt współpracuje. Oczywiście od jakich giełd zależą te zależności, to ja też często o tym mówię czy piszę. To jest niezwykle istotne tak naprawdę. Kolejna sprawa, jakiego typu tak zwane third party zostały użyte, czyli zewnętrzne tule, narzędzia,
ułatwiające, czy w jakiś sposób pozwalające w mniejszym stopniu zminimalizować trochę pracę potrzebną do osiągnięcia konkretnych celów. To jest wymieniony Open Zeppelin. Open Zeppelin, firma stojąca za tak naprawdę bardzo solidnym frameworkiem do tworzenia smart kontraktów, wykorzystywanym, myślę, że spokojnie, z tego co tak sobie analizuję, kilka kontraktów dziennie, to spokojnie w 3/4 kontraktów jest wykorzystywany Open Zeppelin, dlatego warto też tam się tym zainteresować. O, właśnie dochodzi Urząd Skarbowy. Witamy Urząd Skarbowy. Trzecia kwestia, która tutaj jest warta poruszenia, to właśnie te programy Bug Bounty, programy związane również z bezpieczeństwem, z przetwarzaniem płatności, z audytami, z tym, w jaki sposób te audyty są przeprowadzane. Ja robiąc analizy projektów, te tam ponad 100 analiz, które zrobiłem na YouTubie, praktycznie w każdym przypadku dotykałem kwestie związane z security czy z bug bounty. No i niestety naprawdę niewiele projektów takie programy posiada, a już tych projektów, które występują jako tokeny LC20 na Ethereum, to naprawdę można policzyć na palcach, powiedzmy, dwóch rąk, które takie podejście oferują. Oczywiście nie jest to dobre. Tutaj bezpieczeństwo należy traktować jako proces. Należy ze strony projektu taką politykę bezpieczeństwa posiadać. To jest oczywiście bardzo obszerny temat. Tak naprawdę każdy z tych punktów to jest temat na co najmniej kilka godzin. Ja tutaj je tylko będę chciał zasygnalizować. Jeśli będzie potrzeba ich dokładniejszego wytłumaczenia, to pewnie znajdziemy chwilę czasu i w jakiś sposób to ten temat pociągniemy. Kolejna sprawa to właśnie polityka związana z tym post factum, czyli tak z tak zwaną mitygacją, minimalizowaniem skutków wystąpienia incydentu. I tutaj, czy taki proces jest opracowany w ramach tego projektu, na co tutaj jest zwracana uwaga, czy jest on udokumentowany, czy na przykład zespół wie, w jaki sposób postępować, czy zespół wie, w jaki sposób komunikować to do społeczności. Tego typu tematy w kontekście większości projektów kryptowalutowych tak naprawdę nie istnieją. I piąty temat, czyli już takie poważniejsze, głębsze wejście w audyt, czyli jak często jest zrobiony, przez jakie firmy, czy wyniki są publiczne, ile czasu ta firma audytująca poświęciła na przeprowadzenie tego audytu. Myślę, że audyty, które trwały kilka dni, można śmiało odrzucić i uznać za co najmniej zabawne. Koszty takich audytów są niezwykle wysokie. Oczywiście koszty dobrych audytów. Myślę, że tak jak to powiedział chyba Marek z Hitworks, koszt dobrego audytu jednego projektu obecnie to jest koszt równy mieszkaniu w Warszawie. Także to są duże pieniądze, tym stoją. I projekty, które zbierają w soft czy w hardcapach po kilkadziesiąt Ethereum na nie wiadomo co, no nie ma się co oszukiwać, nie prowadzą tego typu działalności, dlatego tu jeszcze raz podkreślę, że tego typu tematy warto rozpatrywać w tych projektach, które są już na rynku przynajmniej kilka miesięcy, które mają zespół, które pracują nad projektem, starającym się rozwiązać dany temat i tak dalej, i tak dalej. Kolejna sprawa, trochę może przyspieszymy, bo jeszcze zostało mi 3-4 tematy. Kolejna sprawa to właśnie analiza on-chain. Myślę, że jej możliwości w kolejnym roku również powinny być lepiej wykorzystywane, powinny być lepiej prezentowane do społeczności kryptowalutowej. Oczywiście w oparciu o analizę on-chain tutaj też stosowane są
wskaźniki znane z analizy technicznej, jednak tutaj one bazują na innych danych. W analizie on-chain wskaźniki z analizy technicznej bazują po prostu na danych odczytywanych bezpośrednio z blockchaina. Także to są tak naprawdę dane, które potwierdzają fakt z przeszłości. To jest coś, co się wydarzyło. To jest coś, co pozwala na, według mojej opinii, lepszą próbę predykcji i dające lepsze wyniki, korelacje. I jest kilka takich tak naprawdę serwisów to oferujących. Część z nich posiada podobne funkcjonalności, część z nich w jakiś sposób podchodzi do tematu trochę inaczej. Ja tutaj osobiście korzystam z serwisu CryptoQuant. Oni mają dosyć takie wyróżniające się wskaźniki, trochę inne niż Glassnode. Natomiast jak najbardziej są one czytelne. Tutaj też również tylko póki co sygnalizuje temat, że coś takiego w ogóle jest, że może warto w wolnej chwili się tematem zainteresować, jeśli do kogoś nie przemawia typowa, znana z rynków tradycyjnych, analiza techniczna, którą można wałkować na różnych YouTube'owych kanałach na 100 tysięcy sposobów i jeśli się to dobrze robi, to zawsze swoje zdanie można tak naprawdę w tym kontekście obronić, a jeśli to źle robi, to po prostu ktoś inny, czyli widz, obroni swoje zdanie. I tak to tak naprawdę wygląda. Wszystko to jest kwestią interpretacji i odpowiednich umiejętności opowiadania historii, takiej erudycji, niż naprawdę bazowanie na tym, co było, a co będzie. Tutaj on-chain według mnie jest trochę inny, daje ciekawsze dane. I oczywiście spędzając trochę czasu z tego typu wykresami, można w jakiś sposób, według mnie, przynajmniej lepiej ten rynek poczuć. Drugi serwis, z którego korzystam, to IntoDeBlock. Tutaj też oni mają od jakichś czasów wrzucili taki moduł Price Prediction i on bazuje oczywiście na uczeniu maszynowym, na jakichś tam algorytmach sztucznej inteligencji. I tutaj chłopaki z tego IntoDeBlock bawią się w takie właśnie predykcje cenowe. I widzimy, że w zakresie ceny Bitcoina mają skuteczność 60, tam niecałe 8%. W zakresie Ethereum to już jest taka ciekawa wartość, 75%. Myślę, że tutaj Ethereum najlepiej im wychodzi. Analizują jeszcze Litecoina, Bitcoin Cash'a, Dash'a i mają wkrótce analizować Cardano. Oczywiście jest tu cała masa informacji, ten predictions to jest tylko jeden z modułów. IntoDeBlock już parę razy tak naprawdę przedstawiałem. Można tutaj posłużyć się ciekawym bardzo wskaźnikiem int and out of the money, czyli wskaźnik pokazujący nam to, ile danych adresów jest obecnie w pozycji zyskownej, ile jest na pozycji stratnej. Oczywiście za każdym ATH na danym projekcie wszyscy posiadacze tego tokenu są automatycznie na pozycji zyskownej, czyli in the money. Oznacza to, że sprzedając w tym momencie to, co mają, na pewno będą na plusie. I to również prowadzi do takich ciekawych wniosków, które można sobie później wyciągać. Konkretnie na przykład śledzimy, że te adresy pomimo przekraczania kolejnych progów cenowych danego tokenu, danej kryptowaluty, one nie sprzedają tych tokenów, tak? Czyli oni cały czas to trzymają. Może właśnie to też jest coś, co warto sobie gdzieś tam przeanalizować, skoro nikt tego nie sprzedaje, to może oznaczać tyle, że oni czekają na więcej, albo może oznaczać tyle, że po prostu nie mają potrzeby tego sprzedawania i trzymają tak naprawdę na dłuższy czas, no bo jeśli sprzedadzą, no to muszą wiedzieć, co z tymi pieniędzmi dalej zrobić.
I jeśli chodzi o on-chain, to myślę, że na ten moment to tyle. Kolejna sprawa, dosyć ciekawa, jest to serwis DEF Earn Finance. I tutaj możemy przeglądać właśnie w kontekście całego ekosystemu Earn różne aspekty związane z tym ekosystemem. Ja też tutaj tak naprawdę w tym momencie tylko chciałem zasygnalizować temat Earn Finance. Myślę, że jest to jeden z bardziej wyróżniających się projektów DeFi-owych, który urósł w tym roku i też tak naprawdę pojawił się, wszedł do mainstreamu. Oczywiście projekt kierowany przez Andrea Cronje. Myślę, że niezwykle interesujący, pokazujący tak naprawdę zastosowanie tego Money Lego, pozwalające w jakiś sposób zautomatyzować nasze tutaj właśnie operacje pomiędzy poszczególnymi protokołami. Dużo w tym zakresie porusza na swoim kanale Piotr Miszurek, dlatego może tutaj nie będę się za bardzo wczuwał w te tematy, bo Piotrek to dosyć dobrze to opracował, dobrze to wyjaśnił. I tak naprawdę w tym kontekście nie ma tutaj nic z mojej strony do dodania. Natomiast jeśli chodzi o kwestie techniczne, to kwestie związane z bezpieczeństwem, czy kwestie związane z używalnością tego takiej strony programowej, to jak najbardziej tutaj możemy kiedyś nad tym tematem się oczywiście pochylić. I tak naprawdę będę już pomału kończył. Jeszcze jeden mały, drobny serwisik, czyli Transaction Decoder. Tutaj wprowadzając adres jakiejś transakcji, mamy podgląd do tego, jakie poszczególne kroki w zakresie tej transakcji miały miejsce, czyli skąd, dokąd przepłynęły środki, przez co przeszły, czy przez jakiegoś DEX-a, czy był to transfer pomiędzy poszczególnymi adresami. I słuchajcie, tak naprawdę to wszystko, co tutaj dzisiaj chciałem mniej więcej przedstawić. Nikt mi z Was tutaj za bardzo nie przerywał. Nie wiem, czy to było interesujące, czy po prostu trochę już przysnęliście. Dlatego jeśli tutaj jakieś pytania są z Waszej strony, no to czy w kontekście tego, co mówiłem, czy jakieś inne tematy, to możemy jeszcze przez powiedzmy 5-10 minut sobie spokojnie porozmawiać. Także zapraszam do zabierania głosu. Jest nas tutaj 7 osób. Witam. Ja zadam takie krótkie pytanie odnośnie ile pozycji teraz zawiera Twoja lista blacklist? Ile zawiera adresów na chwilę obecną? Ile zawiera? Jeśli możesz tą wiadomość po prostu upublicznić. Mogę ją upublicznić, tylko że tak naprawdę, czekaj, ona nam tu jest numerowana w jakiś sposób? Chyba tak. Chyba coś ponad 4000. Nie, to jest 20 tysięcy. Pięknie. O, 20 tysięcy. 21 tysięcy z kawałeczkiem małym. Ta blacklista. Ładny link. Czyli są to adresy, które... Dzięki za info. Spoko. Są to adresy, które utworzyły kontrakt i który kontrakt został z Uniswapa usunięty. Z tego, co ja tutaj widzę, to adresy są nie po kolei, więc pewnie nie ma ich aż tyle, natomiast ich jest bardzo dużo tutaj. Wiesz co, tak, też teraz właśnie to zauważyłem. A szczerze mówiąc, to musiałbym się Kuby spytać, tak naprawdę, co te numery obok oznaczają. No ale jest ich dużo. Nie wiem dokładnie ile, ale no trochę ich jest. Ja będę miał pytanie, czy te adresy, które tutaj są na liście, będą mogły zostać użyte w game trackerze, czy
wykluczyć wszystkie projekty, które zostały stworzone przez dany adres już tutaj z tej listy. Tak. To jest taki pierwszy, powiedzmy, pierwszy task, który tutaj Kuba wziął na siebie. I chodzi o to, że w kontekście samego Game Trackera powstanie dodatkowy kanał, powstanie właśnie dodatkowy kanał Verified, który będzie przedstawiał tylko projekty już, powiedzmy, wstępnie zweryfikowane. Czyli będą to projekty, które na przykład posiadają zweryfikowany kod źródłowy na Etherscanie. Będą to projekty, które nie zostały utworzone przez adres, którego projekt czy którego kontrakt został już usunięty z Uniswapa. Będą tu trafiać projekty, które na przykład mają płynność, tak, czy mają odpowiednie rozłożenie tej płynności pomiędzy kilku dostawców i tak dalej, i tak dalej. To będzie oddzielny kanał. Oczywiście będzie on funkcjonował równolegle do tego kanału premium, który tak naprawdę w tym momencie sygnalizuje o wszystkich dodanych do Uniswapa projektach. I tak naprawdę część tych informacji, tego co widzicie, już tutaj występuje. O, tutaj właśnie widzimy przykładowy kontrakt jakiś 3v3, którego kontrakt nie jest zweryfikowany. No i taki projekt, taki kontrakt, takie powiadomienie na pewno nie trafi już na kanał Verified. Natomiast to dalej będzie funkcjonować. Na Verified oczywiście tutaj razem z członkami społeczności określimy, co ma trafiać, co ma nie trafiać. Super, to na pewno troszkę ułatwi w poszukiwaniu jakichś fajnych gemów. Tak, ułatwi i na pewno spowoduje, że to będzie bardziej czytelne, ponieważ no na ten moment tych powiadomień takich w żaden sposób niefiltrowanych, czy na ten główny kanał premium trafia bardzo dużo. To czasami jest kilkadziesiąt, może nie na godzinę, ale tam nasz bot na Twitterze raportuje co 4 godziny i to można śmiało przyjąć, że to jest kilkadziesiąt projektów co 4 godziny. Także tak naprawdę no nie chodzi o to, żeby to ręcznie wszystko analizować, tym bardziej, że są to kwestie, które można w łatwy sposób zautomatyzować i do tego tam będziemy dążyć. To ja mam jeszcze pytanko. Siemanko. Jasne. Pisaliśmy chyba tam na grupie jakiś czas temu, nie wiem, nie jestem pewien, z Danielem, w temacie front running. Czy można wyminąć to, zwiększając gas limit, gas price? Ominąć takiego bota? Tak. Można, z tym, że tak jak powiedziałem, jeśli kontrakt jest źle napisany, no to my poziomu takiego użytkownika, czyli z poziomu klienta, nie możemy, nie mamy możliwości w żaden sposób to ingerować. Natomiast jeśli to jest tylko kontekst, powiedzmy, zdecentralizowanej giełdy, no to oczywiście ustawiając wysoki slippage i niski gas, no to automatycznie stajemy się potencjalnymi ofiarami botów front runningowych. Dlatego zmniejszając slippage, zwiększając gaz, możemy to w jakiś sposób zminimalizować. No, nie jest tak, że możemy tego uniknąć. Według mnie nie możemy nigdy być na 100% pewni. Okej, dzięki. No dobra, słuchajcie panowie. To w takim razie myślę, że będziemy kończyć pomału. Dzięki Wam za pytania. Mam nadzieję, że to było dla Was wartościowe spotkanie o tak dziwnej porze, późnej i przed świętami. Natomiast z racji tego, że mamy święta, to zarówno Wam, jak i osobom oglądającym to później i Waszym rodzinom, najbliższym,
Ja życzę wszystkiego najlepszego, spełnienia założonych celów, realizacji, samorealizacji, wytrwałości i zdrowia tak naprawdę. A wszystko inne przyjdzie w oparciu o to. Także najlepszego. Dziękuję za Wasze uczestnictwo. Co jakiś czas może będziemy sobie tego typu spotkania organizować niż takie zwykłe, sztywne prezentowanie tylko filmów na YouTubie. To jeszcze raz dzięki i jeśli nie ma więcej pytań, no to do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy i Tobie również wesołych i spokojnych świąt. Dzięki, najlepszego. Dziękuję bardzo, trzymajcie się.